Dobry wieczór, dobry. Witam. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Baza do satelitów. Radca medyczny Wrocław, Komczak. Radca medyczny Wrocław, Komczak. UFH Komczak. Witam, witam. Prokuratora. Widzę, że na czacie były jeszcze inne osoby. Ale nie wiem, czy są teraz, bo ustawiłem transmisję na 21.30, wszedłem nawet wcześniej. Widzę, że było kilka osób, wypowiadały się nawet, pisały chwilkę, ale nie ma tych osób, ja nie wiem dlaczego. Może zaraz po wstawieniu, ale godzina była 21.30, więc nie wiem, przychodzi powiadomienie wcześniej po prostu, to znaczy w tym momencie, kiedy ustawiam, a nie w momencie rozpoczęcia, podejrzewam, że tak może być. Dziwne to wszystko. O, Madzia, dzień dobry. Witam Cię jeszcze raz. O, powiedz mi, Madzia, taką rzecz. Mianowicie, kiedy byłaś na czacie? Bo widzę Twoją wypowiedź na czacie. Tutaj napisałaś, czekam. Kiedy to było? Czy to weszłaś na czata zaraz po pojawieniu się tej zapowiedzi czata, czy to było kiedy? Bo ja nie wiem właśnie, kiedy te zapowiedzi spływają do Was. Czy od razu jak wstawię zapowiedź czata, tak? Ale ona była na 21.30, live'a. Na 21.30. Więc może dostajecie powiadomienia, kiedy ja to wstawiam po prostu. No nie wiem. O, jest Nadia też, witam. Witam Ciebie. A może Ty, słuchajcie, Nadia, właśnie tak rozmawiam sobie z Wami na temat tych powiadomień, bo ja to ustawiłem powiadomienie tego, zapowiedź jakby tego live'a gdzieś pół godziny temu. I pytanie, kiedy zobaczyłaś powiadomienie? Dżelka, siema. Siema, witam. 3 minutki nadajemy. Ja wszedłem trochę wcześniej niż 21.30. Dałem zapowiedź oraz posta wrzuciłem z informacją. Powiadomienie było 20.30 przyszło. Aha, czyli ono od razu przychodzi. No, jest to dlatego, bo właśnie o to chodzi, że ono przychodzi od razu, ale live jest ustawiony na inną godzinę, na 21.30. Aha, 20.30, no to może. Madzia, włączyłam dzwonek tak z pół godziny temu. Teraz sama weszłam zobaczyć, czy już jest. No i akurat jesteś. Tak od razu, no właśnie, od razu przychodzi, no. No tak, a słuchaj, ale w powiadomieniu jest napisana godzina, że na przykład powiadomienie jest teraz, ale że czat będzie o jakiejś godzinie. To jest, bo widzę, że jak się wejdzie na zapowiedź live'a, to czat chyba już działa. W takim razie, no bo to jak inaczej? On już działa, tylko nie ma live'a, sam czat tylko jest. Ja w sumie tak pytam, bo ja nigdy nie klikałem akurat na czyjegoś live'a, więc nie wiem, jak to w ogóle wygląda. Musiałbym z innego konta sobie to sprawdzić. Ale słuchaj, radco, i YouTube daje powiadomienie od razu, by powiedzieć o tym, że niedługo live jest. Aha. Tak zawsze jest. Ale czy w tym powiadomieniu jest godzina podana rozpoczęcia, zapowiedziana? Prokurator, ja dostałem przed chwilą. No, bo ja w ogóle wszedłem wcześniej trochę, nie 21.30, tylko za 5 chyba, tak. Coś? Spróbuję to Ci wytłumaczyć. Znaczy ja mniej więcej wiem, o co chodzi, tylko się zastanawiam, czy tam jest godzina podana. Że ja ustawiam, nie wiem, o 19, że będzie 21.30, czy w tym powiadomieniu macie napisane, że live będzie 21.30?
Olivier 2266. Hej. Witam, witam. Słuchajcie Państwo, dzisiaj drugie wejście na żywo. Byłem na Świebockim, tam sporo osób było dzisiaj na live. Troszeczkę tam rozważania o placu nam się wkradły, o śmieciach, o sprzątaniu placu Świebockiego, tychże kupeczek, kartonów. No ale teraz już minęło trochę czasu. Już nie jestem oczywiście na Świebockim, jestem bliżej swojego domu na Oporowie, słuchajcie, ale przejeżdżałem przez centrum Zajezdnia, niestety nie było autobusów zabytkowych, żadnych pięknych, wspaniałych, nie było. Ustawiony do filmowania, ale niestety żadnego autobusu ogórkowego, ani Ikarusa nie było. Będę polował, innym razem może się pojawią. Ja w ogóle chcę pojechać w jakiś dzień, może w poprzedni dzień nawet, jak będę miał trochę czasu, chociaż to się rzadko zdarza, żebym miał w dzień poprzedni czas. Wożyny Śląskiej pojadę, tam nigdy jeszcze nie byłem z Wami tutaj z live'em, to sobie tam udam się. Tam jest fajny skansen kolejowy i różne tam ciekawostki są, także mogę stamtąd nagrać, nie wiem. Wydaje mi się, że mogło być fajne. Zresztą pogadać można o wszystkim, a przy okazji w tle zaprezentować różne tam elementy taboru kolejowego, który tam jest eksponowany. Taki trochę urbex to jest, powiem Wam, bo to takie są na bocznicach stoją. Różne wagoniki, nie wagoniki, można sobie tam zwiedzać. Jak się uda Wam wejść, to możecie zwiedzać. Jak się Wam nie uda, to nie zwiedzicie. No one już odjechały, to już 3 tygodnie temu. Elo. Witam Ciebie. No tak jest, że było ustawione, ale słuchaj, YouTube daje powiadomienie wcześniej. Jeśli da się dzwoneczek o powiadomieniu, bez dzwoneczka nie przyjdzie. Trzeba dać ten dzwonek. A no widzisz. Tak, prokurator, tak, odjechały to 3 tygodnie temu. Madzia, ja pomimo duszenia dzwonka możecie sama sprawdzać, bo nie zawsze dostaję powiadomienie, a jest godzina zawsze wpisana. Laguje, tak? No to zaraz ja przejadę stąd, to nie powinno lagować. Ja, tutaj jest taki pas, taka szerokość geograficzna, najprawdopodobniej w której mamy słaby zasięg, ale ja zaraz ucieknę stąd. Uciekamy ze słabego zasięgu, nie damy się słabemu zasięgowi, już lecimy. I słuchaj, nieważne o której ustawisz, ale jeśli damy dzwoneczek o powiadomieniu, to przyjdzie kilka minut przed i tak działa. No to dobra, to. No właśnie się, no to dużo mi nakreśliłaś w takim razie. Zobaczymy jak to będzie. Jeszcze muszę pobawić się w ustawienia w takim razie i zdecyduję, czy będę ustawiał te live'y jako wydarzenie po prostu na później, czy będę tylko ogłaszał na przykład, jeżeli tylko będę w stanie ogłaszał te live'y w postach. Samolot leci. A gdzie jest Only Planes? Właśnie chciałem powiedzieć, że leci samolot, a Only Planes nie ma. Mitsu, Wrocław. Nienawidzę tej nazwy. Powiem Ci, że ja też nie przepadam za nazwą Wrocław. Też nie lubię. No, słuchajcie, mam nadzieję, że zasięg jest lepszy. Troszkę popadało, ale jest w miarę ciepło, chociaż ja mam w zasadzie zimowy polar na sobie, słuchajcie. Wiecie, te upały tak człowieka rozgrzały, że teraz troszeczkę spadku temperatury, kochani, i mamy zimno. A może nie zimno, ale wiecie, wieczory to wieczory, nie? Zawsze chłodno. Dobra, ja się muszę tutaj jakoś przedostać przez te wykopy. Chcę tam kawałek podjechać. Bo sobie światło włączę z tyłu, chyba nie włączyłem. Dobra, z przodu mam włączone, a z tyłu miałem nie włączone. Dobra, jestem. Teraz słuchajcie, przez krótką chwilę może być tak, że nie przeczytam wszystkiego, co piszecie, bo muszę przejechać taki prosty odcinek drogi. Ja muszę patrzeć na drogę, żeby nie za bardzo wyjeżdżać, nie?
na środek, bo tutaj jest dosyć duży ruch, także kawałeczek, dajcie mi chwilę, ja przejadę sobie w takie miejsce, gdzie będę w stanie was przeczytać. No, dosłownie dwie minutki i będę w miejscu, także chcę tylko pokonać ten odcinek. A tu widzicie, budują nam ścieżkę rowerową i chodniczek. Zaraz do was wrócę, zaraz przeczytam, co piszecie. Tylko kawałek jeszcze podpiłuję. No, widzicie, jakie magazyny nam otwierają. Tu ścieżkę budują. A miasto, centrum, tam po prawej, daleko, za polem, za drzewami. Tam jest Grabiszynek, Grabiszyn, ulica Grabiszyńska, ale to daleko. A tu mamy piękne pola, lasy. Lasek Oporowski, to zielone takie to Lasek Oporowski tam. To jest ten las, gdzie czasami bywam. To jest Lasek Oporowski. To tam parę razy, dobrych parę, albo i naście razy robiłem live'a. Niedziela. Słuchajcie, ja się tutaj... O, ucieknę sobie na ten chodnik, sobie tutaj przejdę kawałek piechotką, ale dzięki temu będę mógł was przeczytać. Przystanek mamy. Dobra. Mitsu, jak na Wrocław, to ładna okolica, architektura. No, to jest jeszcze Wrocław. To jesteśmy pod Wrocławiem, tuż pod Wrocławiem. Znaczy we Wrocławiu, ale tuż blisko granicy. Słucham? Nie słyszę. Nie było pana widać. Ale na chodniku jestem. Gdzie? Może tego drugiego, bo on tutaj zakręcił na środku. No, ja na chodniku jestem. Jaki wariat. Mnie nie widać, mnie nie widać, naprawdę. A tu przed chwilą taki wariat przejechał na rowerze bez świateł, słuchajcie, i go tego, i ten twierdzi, że go nie widać było. No może go nie było widać. Bo on zrobił taką pętlę, zrobił facet pętlę normalnie pod tym. Dobra, nieważne. Dobra, czytam dalej. Wrocław... ładna okolica, tak. Gdzie jesteś teraz? No, Awicenny. Ulica Awicenny, Lidia przystał, ja tam mieszkam. Nadia, radco, myślę, że będzie git, jak będziesz w postach, ale też myślę, że lepiej, jak się pobawisz te ustawienia, bo tak trzeba dać nazwę live, ustawić kiedy i o której, tak, że możesz od razu po napisaniu posta. No to ja czasami najpierw ustawiam kiedy, a potem piszę posta, nie? No ale to chyba nie ma znaczenia, czy ja robię to w takiej kolejności, czy w takiej. Bo to jest sekunda, nie? Brawl Stars Player. Powiedz mi ze swoim doświadczeniem, nie to nie jest, posłuchaj, to Brawl Stars Player, to nie jest pokój o takiej tematyce, więc ja ci tutaj nie udzielę, ja ci tu nie udzielę takich rad, to nie ten adres. Lidia, ja tam mieszkam, serio, no to właśnie fajnie, to fajnie. Jako powiadomienie ustawić, okej, okay, dobra, to będę tak ustawiał. Mitsu, to... Gratki Lidia. A, Gratki Lidia. Flowey. Siemaneczko, mordeczko, siemaneczko, Gratki, dam ci łapę w górę, dziękuję. To są peryferie Wrocławia. To jest jeszcze Wrocław. To jest jeszcze Wrocław, ale sama granica. Sama granica. Zachodnia granica Wrocławia. On tutaj właściwie, granica jest za tymi tam drzewami, tam. Ale znowu Wrocław potem się tak jakby bokiem tam idzie. Także tu jest jeszcze, to jest jeszcze, nie? Do granicy tej takiej, do granicy północno-zachodniej to jest jeszcze daleko, nie? Bo ona tak pod takim kątem idzie jakby. Wrocław nie jest ani prostokątem, ani tym, tylko ma taką, no dosyć nieregularny kształt. Czy mam zmienić profil? Zmienić profil? Nie wiem, nie musisz chyba.
Lidia, ja tam mieszkam, ludzie, na Ibn Sina Wicenny. No, no, doczytałem, trochę ludzi tu mieszka od jakiegoś czasu. Kiedyś mało kto tu mieszkał, bo tu nie było domów mieszkalnych, ale na Wicenny pobudowano nowe osiedle mieszkaniowe, więc mieszka całkiem sporo ludzi. Więc jest to bardzo prawdopodobne, wierzę. Mieszkam tam. O, Kładny, nikt mnie nie ogląda, co zrobić? Lidia przystał, tam jest Poczta Polska, tak? Dokładnie. O co mu chodziło? Nie wiem. Nie wiem właśnie, Dorota Słomka, nie masz przychłapać autostop. No nie, ja nie łapię autostopu, ja rower mam. Mieszkam tam. No właśnie, tacy ludzie to zaczepiają niewinny. Nie, to był jakiś, kurczę, gościu w samochodzie. Jakiś taki przestraszony w ogóle on był strasznie. I mówię, i on powiedział, że mnie nie widać. A ja mówię, że ja przecież jestem na chodniku, to co mu to przeszkadza, czy mnie widać? Zresztą ja mam światło włączone. A on mówi, że... Ale ja mówię, że to widocznie nie widział tamtego drugiego gościa. Bo on mówi, a to może ten drugi. Ja mówię, no tutaj gościu bez świateł jechał i zrobił taki zakręt po ulicy, no. Zrobił taką pętlę, no to może jego nie widział, tak? Może jego nie widział. A ja przecież jechałem w ogóle drugą stroną, więc co miał mnie nie widzieć? Nie mógł mnie nie widzieć, no. Znaczy, mógł mnie nie widzieć, bo go tu nie było i się pojawił nie wiadomo skąd ten. Przecież samochodem jechał z naprzeciwka, to jak mógł mnie ten? No, a ja na chodniku już byłem, także to co mnie miał? A nie wiem, ludzie są dziwni, to był jakiś dziwny koleś. On tak mówił, jak... Mówił tak cicho w ogóle, strasznie taki przestraszony był. Nie wiem, o co chodzi. Mieszkam tam. No właśnie, te ludzie zaczepiają. Jej, przeczytałeś. No przeczytałem, czytam, wszystko czytam, słuchajcie. Mogę mieć opóźnienie w czytaniu, ale czytam. Monika, hej. Taka dobra piecha, hejka, uf, hejka. Monika, wo. Lidia, suba dałam, dziękuję. Klikarma, priwiet. Ster Polski V2SM. Witam, Mitsu. Zawsze mnie bulwersuje nazwa dzielnicy Gai. Gai, ale czemu? Czemu bulwersuje? Oliwier 226, hej, Flowy. Kolejny Rosjanin czy Ukrainiec? Nie, on po polsku mówi. Ja myślałem, że to Ukrainiec, a on po polsku. Po polsku, ale on był taki zagubiony jakiś facet. Nie wiem, dziwny był. Taki jakby jakiś taki, kurde, spłoszony strasznie. Nie wiem, o co mu chodziło. No tak cichutko mówił, tak cichutko strasznie. Ja musiałem się wsłuchać. Co panie, co pan mówisz do mnie? On mówi, że mnie nie widać. A jak nie widać? Jak nie widać? Ale słuchajcie, miał rację, bo ja głosem jestem. Dlatego nie widać. Ja jestem tylko głosem. No to co, o co chodzi? No wszystko jasne. Nie widać mnie. Słuchajcie, jesteśmy tutaj, patrzcie, Skyline. Skyline Wrocławia, to się tak nazywa, nie? Na horyzoncie widać szczególnie dwa obiekty. Jest jeszcze trzeci, ale nie wiem, co to jest. Ale dwa rozpoznaję. Słuchajcie, Skyline Wrocławia. W Nowym Jorku też jest coś takiego. Otóż na horyzoncie to jest Sky Tower. Sky Tower. Zza lasu wychodzi. Patrzcie. Sky Tower. A dalej kolejne czerwone światełka. Szanowni Państwo. O. Ale nie to migające, tylko to dalej. Tu. Tu dalej. O tu obok tego migającego. To są kominy elektrociepłowni. Dobra, i to tyle, nie? Skyline. Dobra. Hej. Dorota Słomka, mogłeś mu plaskacze, ale po co? GSA, hej, jak się masz? Hej, dobrze. Roxana Kraft, hej Roxana. Oliwier, może bał się. Nie wiem, może on się bał, że ten, nie widział tego rowerzysty. Nie wiem, może mu wyjechał jakoś tam troleć, bo przede mną śmignął facet bez świateł, nie? Teraz? No teraz. Taka dobra piecha. Cisza na morzu, cisza w komnacie. Mitsu, jesteśmy po środku niczego. No, jesteśmy po środku chodnika. Piękna. Dorota Słomka, bo tam tam są same geje. Emilka Brunow, ale ładny. Mariola Bojanowicz, siema, co tu się dzieje? No, spacerek wieczorny. I rozmawiam z wami, z widzami. Emilka Brunow, budynek. Oliwier, ej, mam pytanie. Budynek tutaj, ten budynek tu, który pokazywałem, to jest Sky Tower. Sky Tower.
To jest Sky Tower. Oliwier, mam pytanie. Proszę pytaj. Mitsu, Dorota, aha, tak się domyślałem. Mati, posłuchać kasę, jak możesz gadać po... Posłuchać kasę, jak możesz gadać po mordzie z pięści. O co tu chodzi? Ostblock Latino. Tutaj jest live z widzami, z wami. Rozmawiam sobie, troszeczkę chodzę, troszeczkę jeżdżę, zwiedzam. Trochę po Wrocławiu i nie tylko. I mamy takie rozmówki tutaj na antenie. Audycja z waszym udziałem. Słuchacze na antenie. Karolina Wachowiak. Hej. GSA, ja teraz mieszkam miasta Katowice. No ja nigdy nie byłem zbyt długo w Katowicach, jedynie dwa razy przejazdem. Mogę cię zapytać, czemu ten... czemu ten stawy jechał na środek ulicy, jakoś dziwnie zakręcił? Nie wiem kto dziwnie zakręcił. Może ja dziwnie zakręciłem. Mitsu, Dorota, a czy ten gaj jest jakiś wygrodzony od normalnych ludzi? Alan Mulawa, pozdrowisz? Tak, pozdrawiam. Alan, pozdrawiam cię. Maximize, gdzie idziesz? Przed siebie, ale chyba dojdę do stacji kolejowej. Co do osiedla Gaj, ja wam powiem, że we mnie budzi on raczej skojarzenia negatywne nie z nazwą, ale z charakterem urbanistyczno-architektonicznym. Tam są gigantyczne blokowiska, które są takie sobie średnie z wyglądu. Ale ludzi nie znam stamtąd, więc nie wypowiem się. Mariola, Bujanowicz to super, to może jakieś ciekawostki odnośnie Wrocławia czy budowy Sky Tower? Musiałbym się przygotować co do ciekawostek dotyczących budowy Sky Tower, natomiast jako ciekawostkę podam ciekawostkę dotyczącą poprzedniego budynku, który stał na miejscu dzisiejszego Sky Tower, mianowicie to był budynek Poltegoru, przedsiębiorstwa górniczego Poltegor, ale znajdowało się tam dużo, dużo różnych firm, przedsiębiorstw, instytucji, w tym telewizja Dolnośląska, a kiedyś telewizja Echo. Poltegor to był budynek 24-kondygnacyjny, który został wyburzony przed budową Sky Tower. Jako ciekawostkę podam, słuchajcie, że ten budynek burzono przy pomocy trzech koparek. Trzy koparki zostały śmigłowcami wtransportowane na dach budynku o wysokości 24 kondygnacji, czyli całkiem wysoki. I owe koparki, słuchajcie, trzy sztuki. Dziabały od góry, burzyły i zjadły cały budynek do samego dołu. Autentycznie. To jest taka ciekawostka. Nie wysadzono go w powietrze. Nie użyto jakichś tam innych metod, tak, z ziemi, że tak powiem, z lądu, z gruntu, tylko przy pomocy trzech kopareczek wszystko pomału wydziabano, wygryziono do samych fundamentów. Taka ciekawostka. Dobra, mogę jeszcze tam co jakiś czas jakąś ciekawostkę zaprezentować oczywiście. Flowy, radca medyczny, jaką grę znasz lub grasz, chyba że jesteś o wiele starszy. No wiesz, ludzie w różnym wieku grają. Ja kiedyś bardzo dużo grałem w gry, ale teraz mam mało czasu na gry, także nie gram dużo. Natomiast w sezonie jesienno-zimowym przeważnie gram w dwie gry. Są to Far Cry 4 oraz Twierdza 1, czyli Stronghold 1. Dorota Słomka, ta cegłówka jest za czasów PRL-u? To nie jest cegłówka, to jest kostka betonowa. Ona jest całkiem nowa. To jest kostka, myślę, która nie ma więcej niż 20 lat. Oliwier, możesz pokazać rower? Mogę. Zaraz wjadę tutaj na bok, na ten. To, albo w sumie dobra, teraz stanę. Mogę pokazać rower, proszę. O, tak wygląda. Nawet lusterko jest, patrzcie. Musiało nieźle wyglądać. No, było fajnie. Nawet coś tam filmowałem chyba nawet. Nie pamiętam. Musiałem w moje taśmy filmowe zerknąć, stary. Maxima i super opowiada. Dziękuję. Only Planes. Siemka. O, siemka. Właśnie wspominałem, że cię nie ma, a samolot leciał.
Mariola Bujanowicz, super, świetnie opowiadasz, życzę Ci jak najwięcej sukcesów w życiu. Dziękuję Mariola, dziękuję bardzo. Madzia, ale na taki wielki Wrocław jeden wieżowiec stoi tylko, tak? Dokładnie, właściwie jest troszkę, co jakiś czas się pojawiają nowe budynki, takie nawet wysokie w miarę, ale nie aż tak wysokie, rzeczywiście jest to wysokość, której nikt jeszcze nie pobił. Najwyższy budynek, ale taki, żeby dorównał jakiś budynek, chociaż w 3/4 to chyba nie ma jeszcze, chyba nie ma. A zobaczymy, no na razie wiecie, to zależy też, są różne projekty budowlane, ale są budynki koło 20, widziałem koło 20 pięter, czy coś takiego, ale rzeczywiście Sky Tower bardzo się wyróżnia. Co ciekawe, słyszałem jakieś tam głosy, że będzie ten obiekt sprzedawany i jaki będzie jego los, to nie wiadomo, co tam dalej, nie? Czy go wyburzą, to raczej nie przypuszczam, żeby go tak wyburzyli szybko, ale słuchajcie, no Arkady Wrocławskie, które są nieopodal Sky Towera, były takim wielkim hitem. To była taka galeria, na pewno wielu was słyszało, Arkady Wrocławskie. No stoją do dzisiaj oczywiście, ale od 2 miesięcy zamknięte, czy tam ponad 2 miesiące. No i będzie ten budynek burzony. To jest oczywiście niższy obiekt. Tam jest część handlowa, część biurowa. To jest nieco niższy obiekt, ale będzie burzony. I to już chyba na jesieni. Także różnie to bywa, słuchajcie. Różnie to bywa. To są kwestie pieniędzy. No wszystko o kasa. Kasa, nie? Wszystko się rozbija o kwestie biznesowe, pieniężne, finansowe. Widocznie się nie opłaca, tak? Takiej galerii utrzymywać. No skoro ją zlikwidowano. Także będzie tam coś innego. Z tego co czytałem, to będą tam mieszkaniówka i biurówka. Tak. Dobra, czytam dalej, bo muszę się zająć czytaniem waszych wypowiedzi. Czy możesz powiedzieć, czy rower jak wygląda i pokazać? Tak, właśnie, no mniej więcej pokazałem. Fajny składak Maximal, Olivier, super wanna. Madzia Król, ten wieżowiec nadal jest Czarneckiego? Powiem Ci, że nie wiem, czy nadal. Musiałem to sprawdzić, nie wiem, ale był Czarneckiego, rzeczywiście. Mateusz Rybczyński, siema, Only Place, jak mnie to ominęło? No, ale pewnie zaraz coś przyleci. Mitsu, nie jestem fanem tak wysokiej zabudowy ze względu na prywatność ludzi w niższej zabudowie. To się zaraz odniosę. Nadia, takie wycieczki to ja codziennie mogę uwielbiać, takie wycieczki z Tobą. No póki lato, póki jasno i ciepło, póki jasno, póki ciepło, to mogę jeździć. A potem będę, nie wiem, ubiorę futro i będę w futrze chodził. Dworzec Zachodni, blisko jestem, Wojciech Janek. No właśnie, Dworzec Zachodni. Kociara, do której live, no jeszcze troszeczkę potrwa, może z pół godzinki. Zobaczymy. Dorota Słomka, samolot się rozbił. Ojejku, gdzie? Gdzie się rozbił samolot? To wiedziałem. Flow, jestem młodym oglądającym. Madzia, szkoda tych arkadów, mam wspomnienia. Szkoda, no okaże, o kasę na pewno chodzi. Tak jest. Dorota Słomka, Tusk to rozwalił. Oliwier, ej, mam pytanie. Byłeś w Ukrainie? Nie, nie byłem. Nie byłem. Mitsu, u mnie w Eindhoven dominuje zabudowa szeregowa i obok buduje kilkunastopiętrowe wieżowce. Mariola Bujanowicz, moje lata studenckie, to jest Wrocław. Zawsze się ciepło na sercu robi, jak wracam odwiedzić, a tutaj dzisiaj przez przypadek scrollowania trafiłam na Ciebie i opowieści o Wrocku. Trzymaj się ciepło. No, dziękuję bardzo, dziękuję. Trzymam się i zapraszam oczywiście na następne live'y, które są codziennie, zwykle wieczorem. Flowey, mam 10 lat. Co tak, jak futro ociepała na Śląsku, Dorota Słomka na Śląsku. A co do zabudowy, ja też nie przepadam za wysoką zabudową. We Wrocławiu jest mało takich wysokich budynków, no takich jak Sky Tower to jest tylko jeden. Ja też nie lubię wysokich budynków, natomiast Sky Tower jest tak troszeczkę odizolowany od zabudowy mieszkaniowej. W samym Sky Towerze są zresztą mieszkania, są apartamenty. Ale budynki mieszkalne są kawałek od niego, tak? Tak, że to nie jest, on nie jest tak jak w Nowym Jorku, tak? Że tam wszystko jedno przy drugim. Tam jest troszeczkę przestrzeni, chociaż zabudowują tą przestrzeń. No oczywiście te bloki stare jak stały, tak stały, ale przy Sky Towerze, słuchajcie, tam gdzie on stoi, a stał Poltegor, no to był taki duży plac trawiasty. I ten plac nam już znika, już z placu prawie nic nie zostało tej trawiastości. No budują tam taki, rzeczywiście zabudowują kompleksem biurowo
mieszkaniowym. Tam już jest teraz zupełnie, słuchajcie, ja tam jakiś czas nie jeździłem. To oczywiście nie w tym roku, to już wcześniej to wybudowali, ale się zdziwiłem, że jest taka gęsta zabudowa. Naprawdę. Także przy Sky Towerze taka wielka zielona łączka, na której przed wojną była zabudowa, dosyć zwarta, kamienice takie zwarte, kwartały. Nic z tego nie zostało po wojnie, gruzy uprzątnięto i tam, słuchajcie, na tej łące była msza papieska w 97 roku. W 97 roku papież Jan Paweł II przyjechał do Wrocławia na kongres eucharystyczny. No i tam była msza na tym placu. A tak to cyrk na przykład przyjeżdżał, jakieś takie eventy różne. No to takie ciekawostka, nie? Ale teraz już zabudowane. Jaka to stacja? Wrocław Zachodni. Pociągi w Rawiczu i nie tylko. O, witam. Witam. Pociągi. Tutaj obok taki fajny skład do remontu stoi, ale to musiałem na drugi peron wejść. Nie będę teraz się tam pchał może. Coś jedzie, słuchajcie. Mam jeszcze jeden kanał. Train Wrocław. Tam trochę o pociągach. Kociara, Juku. Byłam tam. O, widzisz. Natalia Baran. Dobry wieczór. Natalia, Only Planes. Pociąg jedzie, ale zaraz walnie w niego samolot. No tutaj jakieś wspominałem, że tu w okolicy była katastrofa samolotowa, tylko tak troszeczkę dalej, nie stąd, trochę dalej tam, jakbyśmy popatrzyli w tamtym kierunku. I rzekomo samolot zahaczył o linię, o tą trakcję, która tu jest, nie? Znaczy nie tą, tylko tą, która wtedy biegła. No ale nikt nie zginął, nie? Samolot rejsowy z Warszawy w 69 roku, nie? Także była to jedyna chyba katastrofa lotnicza w Wrocławiu. Pociąg podchodził i we mgle w styczniu zahaczył o trakcję. Czy mogę powiedzieć coś o Ukrainie? No nie mam za wiele do powiedzenia o Ukrainie. Flowey. Ej widzowie, jakie są wasze ulubione bajki lub filmy? Anna Wińska. Heja. Pociągi w Rawiczu nie tylko. Nie wiem. Dorota Słomka. Pociąg jedzie. Tak jest. Mistrzu. Zastanawiam się, czy pojechać na wakacje na Ukrainę, pooglądać wojnę i wybuchy. Ja nie wiem, czy tam się tak da wjechać, no może się da, ale ja bym wolał na wakacje pojechać na przykład do Włoch i pooglądać wybuchy wulkanów. Kociara, byłam tam. Michał Ruszewski. Słuchaj, przejedź się do Katowic, do ojca, bo tam wybudowano peron, ale niestety nie chcą jeździć po nim polskie koleje, nie wiem dlaczego, to skandal, o widzisz. Do Katowic. Trochę nie po drodze mi akurat Katowice. Może się kiedyś wybiorę. Byłem dwa razy przejazdem. Flowy, Mitsu, czy ty oszalałeś? Nie mów tak. Pociąg, pełen ludzi. Ludzie wracają z weekendu. Ale ludzi, słuchajcie, ciekawe, czy ktoś wysiądzie. Jelenia Góra. Jedna osoba chyba wysiadła z tego pociągu. A tam po drugiej stronie fajny składzik stoi. Ja muszę się tutaj za dnia wybrać, bo oni tutaj jakieś remonty robią, ale chyba przerwali na weekend. Najbardziej mi się ten wagon mieszkalny podoba. Dobra, muszę was czytać. Zaraz sobie zatrzymam się i sobie spokojnie was przeczytam, bo dużo piszecie. Strasznie dużo osób dzisiaj jest. Niesamowicie jak na niedzielę. Coś niesamowitego, o co chodzi? Patrzcie, jaki ładny zachód słońca. Zachód słońca i księżyc widać. To jest możliwe, żeby tam księżyc był? Co ten księżyc tam robi? Czy to nie jest księżyc? Co to takie tam na niebie dziwne? Księżyc? Na zachodzie? Czy jest tu jakiś astronom? Dlaczego ja tam księżyc widzę? Dobra, momencik. Zobaczymy, czy ławka jest sucha. Bym sobie usiadł. Sucha? Nie jest sucha. A, se siądę. Dobra. Czytam was dalej.
Słuchaj, przyjedź się do Katowic, a to już czytałem, Katowice, widziałem, że to samolot się zaraz rozbije, samolot wypadkowy, ten waje zbije się samolotem. Kociara, opowieś mi o samolocie, please, kocham samoloty. O samolocie to już raz mówiłem, mogę jeszcze raz powiedzieć o tej katastrofie, tam parę słów. Pociągi w Rawiczu nie tylko, dałem suba, dziękuję bardzo. Michał Ruszewski, w Ochojcu wybudowano elegancki peron, ale niestety koleje śląskie nie chcą po nim jeździć, a szkoda, może jeśli ty się przejedziesz, to może uruchomią pociąg. Wiesz, ja jeszcze chyba nie jestem taki słynny, żeby to moja obecność tam spowodowała coś takiego. Dorota Słomka, u mnie był wypadek śmiertelny. Only Planes, powiesz dwie marki samolotów? Ojejku, nie, chyba nie powiem. Nie, no powiem. Dwie marki samolotów? Ja nie wiem, czy to marki. No marki. Boeing i co jeszcze? I Airbus. I jeszcze jest więcej, ale już chyba zapomniałem. Pociągi. Jeszcze są te, ale to słuchajcie, bo ja się tak zastanawiam nad tymi samolotami, bo przecież to różne komponenty są do samolotów, nie? Na pewno taki Boeing, czy Airbus, czy ktoś ma bardzo dużo podwykonawców, nie? Przecież kto inny pewnie robi te fotele, kto inny robi te kibelki, kto inny robi spłuczkę, przytyczki elektryczne, tak? To przecież tam jest tysiące rzeczy. To przecież to na pewno jest masa podwykonawców. Do tego na pewno oni mają firmy podwykonawcze, które zajmują się obliczeniami różnego rodzaju, tak? Jakimiś testami, potem rachunkiem ekonomicznym, tak? Bo to musi być przecież wyliczone wszystko. Są różni dostawcy, są na pewno firmy, które zajmują się jakimiś outsourcingiem związanym z obsługą całej tej budowy, tak? Konstrukcji i tak dalej. No ktoś inny silniki robi, na pewno ktoś tam inny się paliwem zajmuje. No ludzie, to przecież tak mi się wydaje, nie? Only Planes, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę. Pociągi w Rawiczu i nie tylko u mnie, rok temu na przejeździe kolejowym był wypadek śmiertelny. Oliwier 226 rozbije samolotem za 10 lat. Mitsu, w wyniku rozbicia się samolotu były ofiary. Jeżeli chodzi o tą katastrofę we Wrocławiu w 1969 roku, nie było ofiar śmiertelnych, nie było. Floyd, pierwszy samolot twoja stara, drugi samolot twój stary. Only Planes, mówiłem ci, gdzie są te ankiety. Ankiety? A właśnie, nie było ankiety. Zaraz doczytam i zrobimy ankietę. Może u mnie jest księżyc, ale nie widzę, bo mam pozasłonione okna u Nadi. Sandra Śmiałek, hej. Magda Halt, dzień dobry. Ser Polski V2, hej. Magda Halt, dzień dobry. LCQ, nie skacz. Madzia Król, nie będę skakał, ale ładne niebo, prawda? Też mi się podoba. Mitsu, nawet u mnie robią podwozia do samolotów. Dorota Słomka, oni wracają z Czarnobyla. Maciej Dłużniewski, jakie piękne, kolorowe rzeczy. Oliwier, możesz moje komentarze przeczytać? Oliwier, Iga, jaka stacja? Wrocław Zachodni. Chyba przeczytałem twoje komentarze, czekaj, mogę się cofnąć. Jak nie przeczytałem, to rozbiję samolotem za 10 lat, to czytałem. Oliwier, ja widziałem, że to samolot się zaraz rozbije, samolot wypadkowy, tramwaje, zbije się samolotem. Chyba przeczytałem, Oliwier, wszystkie twoje wypowiedzi. Ej, możesz powiedzieć coś o Ukrainie? No to jeżeli o Ukrainie, to też przeczytałem, natomiast no nie mam nic do powiedzenia za wiele o Ukrainie. Nigdy nie byłem na Ukrainie, a nie chciałbym tutaj politycznych tematów rozpoczynać przy niedzieli, bo dzisiaj mam nastrój jedynie na ten piękny zachód słońca. Słuchajcie, dzięki telefonom komórkowym zachody słońca są jeszcze piękniejsze, szczególnie jak się patrzy w ekran. Oliwier, 226, powiem wam żart. No dawaj. Jeżeli komuś nie odpowiedziałem na jego pytanie lub sugestie, to proszę mi przypomnieć, bo było bardzo dużo wypowiedzi i mogłem przegapić. O, a tam możecie sobie, jeszcze z daleka stoi lokomotywa SM-42, bardzo piękna. Potem mamy wagoniki z tłuczniem, potem mamy wagon mieszkalny i wagony platformy na Przęsła. Oliwier, przeczytaj mi żart, powiem żart. Edi1987.pl, o czym temat? Dzisiaj nie ma żadnego tematu konkretnego, dzisiaj sobie swobodnie rozmawiamy na różne tematy.
Ja jestem na stacji kolejowej i odpowiadam na wasze pytania, czytam wasze komentarze i jest wesoło i zabawnie. Jak to przy niedzieli, a najważniejsze jest to, że jest piękny zachód słońca. Proszę zobaczyć. Natomiast tutaj padło pytanie o tą katastrofę kociara, tak? Chyba dobrze pamiętam. O tą katastrofę. Mogę tutaj w trzech słowach powiedzieć. Słuchajcie, jedyna, o której ja słyszałem w każdym razie, katastrofa samolotowa we Wrocławiu wydarzyła się w styczniu 1969 roku. Wkrótce po otwarciu lotniska Strachowice dla celów cywilnych. Dlatego, że lotnisko było tam i przed wojną, ale było to lotnisko wojskowe. Natomiast wtedy już ruszyły samoloty i w styczniu 1969 roku samolot rejsowy z Warszawy, który podchodził do lądowania na ścieżce podejścia, która jest do dzisiaj niekiedy, a czasami dość często możemy spotkać tu samoloty lądujące, no i startujące też, ale to był akurat lądujący. No więc on leciał tak jak zwykle te lecą tutaj, ciach, 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 ciach. I według tego, co czytałem, bo to jest taki przekaz, że tak powiem, chyba prasowy. Otóż samolot zahaczył o trakcję. O tę trakcję, tak? To znaczy tę, która tam biegnie dalej, nie? Kilometr stąd. Przy siadaniu. No i zahaczył. Z prędkością 200 km na godzinę uderzył w ziemię. Niedaleko ulicy Kunickiego we Wrocławiu. Tam była fabryka mebli. No i tam właśnie doszło do tej katastrofy. Na szczęście nikt nie zginął. Było 44 pasażerów plus załoga. Kilka osób wylądowało w szpitalu, ale nie było ofiar, no ale załoga straciła pracę w locie. To tak był ten, bo oni zignorowali prawdopodobnie jakieś tam sygnały, była mgła i to była, wykazano, że to była wina załogi, nie? Wina pilotów. No ale nikt nie zginął, tak? Także tam nawet jakichś specjalnych, no nie było specjalnych jakichś obrażeń, tak? U pasażerów. Podobno bardzo spokojnie się pasażerowie zachowywali. Załoga fabryki mebli umieściła pasażerów gdzieś tam w pomieszczeniach fabrycznych do czasu przyjazdu karetek. Wiecie, to był 1969 rok, to tam służby tak nie działały jak dzisiaj szybko, nie? To nawet dzisiaj nie działają szybko, a co dopiero w 1969 roku, nie? No. Słuchajcie, zaraz będę was czytał, tylko sobie pójdę po wodę, dobra? Zostawiam was, albo nie, wezmę was ze sobą. Po co mam was zostawić? Czekajcie, idę sobie po wodę. Wodę sobie wezmę, tylko muszę na chwilkę was odstawić. Czekajcie, o, na siedzę. Zaraz będę was czytał, tylko sekunda przerwy. Dobra, jestem. Gdzie ja czytałem ostatnio? Oliwier, powiem wam żart, dawaj. Przeczytaj mi żart, powiem żart, o czym temat. Pozdrowienie z drugiego końca. Wrocławia, Edi 1987. Pozdrawiam, Edi, pozdrawiam. Only Planets, pamiętasz, jak pierwszy raz byłem na twoim live'ie? Nie bardzo pamiętam, ale wiem, że w pewnym momencie byłeś. Oliwier, ojciec umiera w samolocie, żaba zginie w samolocie. Kociara, szkoda mi ojca. Edi 87, pozdrowienia z okolic lotniska. A propos, o, pozdrawiam. No, lotnisko tutaj bliziutko. Sisters Together, nie, no, Polska Elit. Marcelina, hej, pociągi w Rawiczu, nie tylko, ja spadam na razie. No, dzięki, na razie. Sisters Together, no hej. Hej, Madzia, król radca, lubi te stacje. Lubię te stacje, bo jest blisko mojego domu. Antosia Gudalewicz, hej, Oliwier, żaba idzie do samolotu, później ginie, Edi 87, a na zachodnim jesteś, pozdro, tak, na zachodnim. Mam ten zachodni blisko, lubię sobie tu czasem w podwodze stanąć na peroniku, nie pierwszy raz, nie ostatni, także mam tu blisko. Dzisiaj nie zwiedzam Wrocławia daleko, bo jest już późno, a mam jeszcze trochę roboty, także tak blisko, ale ładnie tu jest, ładnie, słuchajcie, ładny widoczek na zachód. Mitsu, nie obawiacie się HIV od Ukraińców? Dorota Słomka, Polska Biało-Czerwoni. Wiesz, to jest też problem zdrowia publicznego, ale ja jakoś się nad tym nie zastanawiam. Nadia, radco, nie zostawia nas bez zawsze swoich widzów ze sobą i miej przy sobie. No, żeby się tak dało, ale wiesz, w ciągu dnia dzwoni telefon co chwila, więc byłoby ciężko.
Michał Duszewski, jeździłeś czeskimi kolejami? Nie, nigdy nie jeździłem. Oliwier, bardzo proszę, czytaj mój żart. Idzie żaba do samolotu, ojciec w kinie. Czytam, czytam. Kazik, Kryszczuk, siema, siema, Kazik, Oliwier. Powiedz mi drugi żart. To ty nam powiedz drugi żart. Słuchajcie, no i lubię tą stację między innymi dlatego, że kojarzy mi się z podróżami. Można sobie wyobrażać, że czekamy na pociąg, którym pojedziemy w piękną podróż. Ale nie musimy wsiadać do pociągu. Maciek Król, ale radca to ma kondycję i zdrowie, tyle czasu jeździć rowerem. Dorota, Słomka, Nara. No jeżdżę tym rowerem, ale ja jeżdżę powolutku, powolutku, pomalutku, więc daję radę. Oliwier, Mitsu, umiesz fikołka. Kazik, Kryszczuk, gdzie jesteś? Na stacji Wrocław Zachodni. Hubert i SCP, zimno ci? Nie, nie jest zimno, ciepło jest, ciepło. A się ciepło ubrałem. Not C4Pi, powiedz parę razy wakor. Ale po co? Mariola Bujanowicz, przepiękny ten zachód słońca z różowymi przebłyskami. No, bardzo ładny jest. Ja tu lubię właśnie patrzeć na zachód słońca, bo dobrze go widać i akurat nie ma zabudowy żadnej. Jest takie pole, tam dalej już Muchobór. Muchobór Wielki, osiedle Muchobór Wielki, a tu jesteśmy na takim lekkim podwyższeniu, także widać dobrze. Kazik, jakim telefonem nagrywasz? Zaczekaj, jeszcze muszę doczytać, momencik. Mario, lubię pociągi. Lena, hejo, hejo. Lena, Oliwier, komentarz napisałem. Komentarz przeczytałem. Hubert jest CP. Ok, pozdrowisz. Hubert, pozdrawiam. Kazik, Kryszczuk, jakim telefonem nagrywasz? Redmi chyba 8 czy 9 Pro. Lena, hejo, hejo, hejo. Michał Ruszewski. Teraz już nie ma warsów. Bardzo rzadko, jak to śpiewał Rudy Schubert, wars wita was. Mario, elo. No, wars jest w Jaworzynie Śląskiej w skansenie kolejowym. Tam można warsa zobaczyć. Tam jest kawiarnia zorganizowana. Hania, 3230. Zabudowy piękny. Matrix 11. Cześć, ten live mi się wyświetlił randomowo w kategorii shorts. Only planes. Co wolisz, pociągi czy samoloty? Ja wolę pociągi. Oliwier, proszę zrób na nas fikołka. Nie, fikołka nie dzisiaj. Hubert, dzięki. Mitsu, który region Włoch preferujesz? Lena, a czemu tu stoisz? Stoję tu, bo mogę, dzięki, bo wygodnie mi tu czytać wasze komentarze. A jest późno, już się dzisiaj nie wybieram za daleko, więc to jest moja stacja. Stacja kolejowa dla radcy. Do której live? Jeszcze troszeczkę. Mitsu, który region Włoch preferujesz? Nie byłem we wszystkich regionach Włoch, więc trudno mi powiedzieć. No, znaczy nie mogę powiedzieć, który ogólnie, ale z tych... Zresztą powiem tak, ja całych regionów też nie znam. Mogę powiedzieć, że bardzo podoba mi się Nizina, Padańska i też ładny region Marke, też ładnie, tam gdzie jest Ancona. Bardzo urozmaicony teren. Tam mi się podobało też ze względu na to, że są góry i jest morze. Bardzo piękny region. Marke. Taki mało znany region troszkę. Z Anconą. O, widzicie? Pociąg jedzie. No i co? Toskania jest też ładna. No to banalne, nie? To wiadomo. To nic oryginalnego nie powiem. Toskania to wiadomo, że ładne. Lacjum też ładne. Lacjum też ładne. Ale który jest najlepszy? Słuchaj, trudno mi powiedzieć. Naprawdę, wszystkie mi się podobały, gdzie byłem. No, ale chyba ta Nizina Padańska, wiesz dlaczego? Dlatego, że ja lubię też góry, nie? Ale Trydent ładny jest też, ale kurczę, jakoś tak ta Nizina miła, tak jakoś sentymentalnie, nostalgicznie przypomina Nizinę Wrocławską. A jednocześnie jest tam chyba troszkę ładniej, pod pewnymi względami, bo jednak najpiękniejsza jest Polska, ale są pewne elementy, które świadczą o tym, że jak dla mnie jest tam bardzo ładnie. Do której live to już mówiłem. Radco, ja tu zasypiam. No, mam nadzieję, że nie nudzę. Szanuj marchewki. W jakim to mieście? To jest Wrocław. Anna Karłowicz, Wrocław. Szanuj marchewki. Dzięki. Only planes. No okej, ja się nie obrażę. No, dlatego mówiłem. Pociągi. Dziki, którą ręką... Mitsu, Dolomity. Dolomitów wielu nie widziałem. Wiele nie widziałem. Kociara, byłem we Włoszech.
Oliwie 226, możesz, o której będzie live jutro. Jutro live będzie, jak tylko skończę swoje obowiązki zawodowe. A kiedy to będzie? No myślę, że późnym popołudniem lub wieczorem. Ale będę się starał wam to ogłaszać wcześniej. Nie? Anna Karłowicz, Jawej Chorowo, ty Wrocław. Only Plains, które państwo najbardziej lubisz w Europie, wykluczając Polskę? No to Włochy chyba, Włochy, tak. Nadia, nie nudzisz, nigdy nie nudzisz, dzięki. Alicja Gren, która godzina? A nawet nie wiem. Oliwier, kiedy będzie jutro live? No to tak jak mówiłem, wieczorem będzie. Laura Żuk, elo, Lena, ile masz lat? Tajemnica. Zuzia, koło korony. Nie, Wrocław Zachodni. To jest Muchobór Wielki Oporów. Ulica Awicenny. A tu Poczta Polska. Tutaj zawsze, słuchajcie, od tej strony, jak widzę z tej odległości, mógłbym machać ludziom. Tam są ludzie, pracownicy, którzy tutaj co chwila ktoś inny wychodzi na papierosa na przerwę. Tu jest wejście do hali pocztowej i co chwila widać właśnie pracowników, jak na przerwę wychodzą. Mógłbym im pomachać. No, już się chyba, możliwe, że się znamy z widzenia z niektórymi. Napisz na czacie, kiedy to będzie godzina. Nie jestem w stanie powiedzieć, która będzie godzina. Dzisiaj ci tego nie powiem, dlatego że nie wiem, co jutro będę robił. Mogę ogłosić, że będzie to 20, a może się okaże, że o 20 ja będę pił kawę, nie? No to wtedy co? Ja nie będę robił live'a, nie? Zobaczymy. Tak jak Aleksander. Privet. Z Rosji. Privet. Anna Karłowicz. Obróć się. Obróciłem się. Piotr 123. Madzia. No to jutro po pracy mogę dopiero. No to też będzie, ja to po południu będę robił. Mitsu, Hiszpania jednak wygrywa, bo dziewczyny topless na plażach. Naprawdę? O kurczę. Lena. Jakieś kolorowe coś, nie wiem. Anna Karłowicz. Ukraina. Lena, XD. Only Plains. Jesteś pijany? Nie jestem pijany, bo nie piję alkoholu. Także nie jestem pijany. Ale powiem wam, że wypiłem kawkę przed wyjściem i jeszcze... I dosyć mocną. Nie, alkoholu ja nie piję, to już nieraz mówiłem. Bo czasami są sugestie, że może jestem pijany albo coś, samolot leci. Tak na marginesie. Także nie jestem. Oliwier, Joanna Levelu to mogę być o 19. Jest 22:17. O dzięki Piotr, 123 za informację, Ukraina, Anna Karłowicz. Ale jest dzisiaj ludzi, ja nie nadążam czytać. Nie nadążam czytać, słuchajcie. Dobrze, skoro jest tyle ludzi, to powiem tak. Dwie informacje techniczne. Słuchajcie, jeżeli wam się podoba live, poproszę o łapki w górę, o subskrypcję lub nawet komentarze. Te wszystkie rzeczy bardzo ładnie propagują kanał i filmy. Dzięki temu kanał się rozwija. Jest już ponad 7 tysięcy subskrypcji. Słuchajcie, w ciągu roku ten kanał zyskał ponad 6 tysięcy subskrypcji. Kilka dni temu przekroczyliśmy magiczną liczbę 7 tysięcy. A to dzięki wam, widzom i widzkom, za co bardzo dziękuję. To są techniczne sprawy, szanowni państwo, także... Tyle na temat technicznych rzeczy. Wracamy do live'a. No dzisiaj jest duża frekwencja. Dzisiaj jest duża frekwencja właśnie. Madzia. Radca ma taki specyficzny głos, poza tym dużo mówi, czyta, jeździ rowerem. Już drugi raz dzisiaj jest na żywo. Tak jest. 22:19, niedziela, 7 lipca, a 14 urodziny. To wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Mitsu, strasznie co się dzieje w moim poz z fentanylem. Ja właśnie nie widziałem jeszcze ludzi pod tym wpływem. No, ale w telewizji widziałem, znaczy w internecie. Nadia, co masz? Nasz raca, aby nigdy nie tknął alkohol. To znaczy nie tknął jak nie tknął. No, to nie jest tak, że ja nigdy nie piłem alkoholu. Oczywiście piłem, ale po pierwsze. Nie piję już od prawie półtora roku. Natomiast nawet jakby wypił, to bym nie robił live'a, tak? Bo ja wiem, jak to wychodzi. Znaczy spodziewam się, że byłoby to takie... Mi się zdarzyło pod wpływem alkoholu robić live'y na TikToku dawniej, kilka razy.
ale powiem wam, że to jest słabe, no to jest bez sensu, tak? Człowiek mówi takie głupoty, większe głupoty niż na trzeźwo, nie? Także nie zrobiłbym takiego live'a, bo to bez sensu jest. Tak, Mitsu, strasznie się dzieje, a tu czytałem, siema, co ty odpierdalasz o tej godzinie, holy guacamole, co ja ja rozmawiam z wami, na peronie, takie sobie tu prowadzimy rozmowy z widzami i widzkami, na żywo prowadzimy rozmowy na antenie, także witam ciebie również. Może jesteś tu pierwszy raz, to chciałbym powiedzieć, że live'y są codziennie, w godzinach późno-popołudniowych, najczęściej wieczornych, i prowadzimy sobie tu rozmowy na różne tematy, a w tle ja prezentuję Wrocław i nie tylko Wrocław, różne małe i większe wycieczki, no dzisiaj tak bardziej stacjonarnie, bo późna godzina, już niedziela, trzeba powolutku myśleć o poniedziałku. No więc tak, na koniec dnia jeszcze taki live'ik. Radcu, jakie przemówienie, no zaskoczona jest tyle. Ja zawsze chciałem być, no nie zawsze, ale dawniej chciałem być radiowcem. Staram się mówić, jakbym był w jakimś programie radiowym. Nie no, żartuję. Trochę czasami, wiecie, ja tak czasami mówię w specyficzny sposób, nie? Ale ja w realu to tak nie mówię, nie? Tutaj wiecie, to jest taki wymóg. Ja czasami mówię tak w miarę normalnie, a czasami tak troszeczkę, wiecie, moduluję głos, nie? Jakiś tak mówię retorycznie, znaczy stosuję takie chwyty, jak to się mówi, oratorskie, tak? Chyba. Co tu mamy? Alicja Gren. Piękne obrazki. Game over. O, game over. O, proszę bardzo. Anna Karłowicz. Mój tata ma urodziny. To wszystkiego dobrego dla taty, dla Anna. Only Planes. Ja już muszę lecieć, bo rano trzeba wstać. Także dobranoc wszystkim i dla pana, panie radco medyczny. Dobranoc. Dobranoc dla ciebie, Only Planes. Dzięki za wizytę. Pentatonic Hardcore. Shimano Shimandero. Shimano. Wiktoria, a gdzie wy jesteście? Bo ja wciąż chyba widzę. Wąż? Ja jestem na stacji kolejowej Wrocław Zachodni. Oliwier, asystent, ja muszę kończyć. Pa. No to pa. Dzięki, że wpadłeś. Piotr, niedługo mam urodziny 14. No to wszystkiego dobrego. Marcel, coraz bliżej 1000 subskrypcji, wtedy pan będzie musiał ujawnić. Nie no, gdzie? Nie tysiąca. Tysiąc to już dawno minęło. Tysiąc już dawno minęło. Teraz zbliżę 10 tysięcy. Tak? 10. Ale nie, to wizerunek to jeszcze trochę. Lipca. Urodziny. Niedługo mam urodziny. 14 lipca. Aha. GGGG. Jest pociąg towarowy. Jest. To znaczy, to jest taki pociąg, który... To jest taki skład, który służy do remontu torów. Tam wymieniają podkłady chyba i to jest taki zespół cały. Alicja Grento, ja już kończę. Okej, okay. Anna Karłowicz, no a pamiętasz mnie? Coś tam pamiętam, ale tu dużo osób się przewija, także mogę nieprecyzyjnie. Toster, opiekasz do kanapek, czy wpłat pan Sharp? Ja na razie myślę, bo do mnie idzie burza. O, mam nadzieję, że do nas nie dojdzie. Lena, nara, Alicja Gren, dobranoc, Only Planes, nie przeklinaj, dobranoc. Sylwia, ale nie wiem, czy przekląłem, może czytałem czyjąś wypowiedź. Sylwia, Gretka, co ty robisz, że obok torów jesteś? No jestem na stacji, nie? Tutaj są tory. Czekam sobie na pociąg, do którego nie wsiądę. Nadia, o, pasowałbyś, Raduś, haha, tak radiowo. No nie wiem, może, ale dzięki. Herold, na jaki pociąg czekasz? Na jakikolwiek, najlepiej towarowy. Anna Karłowicz, Wejherowo na Nicę. Miłosz 123, pamiętasz, ale krokiet. No, coś krokieta pamiętam. Oliwier, bardzo lubię. Eli, ja mam godzinę 22.24, do której live. Live jeszcze chwileczkę, dosłownie chwileczkę będziemy już kończyć, bo godzina mija, samolot startuje. Oliwier, papa, Oliwier, na dworcu. Grajek Bad Boy na dworcu, Marcel, 10 tysięcy subów. O, nie doczytałem. Grajek, nikt cię nie wpuści do pociągu Menelu. Jaki ja Menel? Jak zapłacę, to mnie wpuszczą. Patrzcie, jaki samolocik. Toster, opiekasz do kanapek, czy wpłat pan Sharp? Ja też urodziny 14 lipca 17 w niedzielę.
Ej, dobra, słuchajcie, szanowni państwo, dzisiaj kończymy. Dzisiaj jest niedziela. Dzień piękny, choć lekko deszczowy. Szanowni państwo, godzina minęła, także będę już kończył. Trzeba wracać. Zachód słońca już się skończył prawie, że niedługo będzie wschód. Także kończymy. Dzisiaj jest dzień taki, wiecie, różnych pięknych sytuacji. Nie trzeba chodzić z konewkami i podlewać roślin, także taki plus tego wszystkiego. Słuchajcie, będę kończył. Dziękuję wszystkim za wizytę i bardzo fajne rozmowy. Bardzo fajna, duża aktywność dzisiaj. Bardzo mi się to podoba. Wspaniale. Dziękuję wszystkim za łapeczki i za suby, bo na pewno jakieś tam wpadły, zwykle wpadają, także bardzo dziękuję. Także zapraszam oczywiście na następne live'y. Tutaj jeszcze tylko dodam na marginesie, że jest na czacie, na live'ie jest taka, to jest taka delikatna informacja, że jest od jakiegoś czasu dostępna opcja wspierania, oczywiście nieobowiązkowa. Dzisiaj historyczny moment, bo padł pierwsze wsparcie, przyszło od jednego z widzów. Tam są takie, no takie opcje z boku, nie? To YouTube takie coś oferuje. Oczywiście nie jest to w żaden sposób zobowiązujące, ale zawsze bardzo dziękuję. Tego widza chyba teraz nie ma, ale oczywiście bardzo mu dziękuję za tą historyczną dzisiaj wpłatę, delikatną. Coś tam jest. Chyba jeleń. Nie jeleń, sawna. Dobra, słuchajcie. Koniec ogłoszeń. Dziękuję wszystkim za wizytę. Czas iść już do domu. Papa wszystkim. Moment, jeszcze doczytam. Co wy, ale wy piszecie. Co tam się dzieje? Dobra, doczytam do końca, żeby nie było, że wiecie. Trochę osób tu napisało, więc dziękuję Oliwie, dziękuję za taki piękny live, Piotr, fajnie. U mnie zimno, byłam na balkonie, Madzia. No u mnie tak nawet w miarę ciepło, toster. Dobranoc, Grajek, Bad Boy. Nie, no nie jestem pijany, człowieku, no ile razy mam mówić, nie jestem pijany. Ale co tam, nie będę cię przekonywał. Marcel, 10 tysięcy to chociaż imię pan ujawni. No zobaczymy, możliwe. Anna Karłowicz, ja mieszkam w Wejherowie na Nicach. Eli Radca. Prokurator, kochani, ja już zmykam, dobranoc wszystkim, żegnam, kochany Radco, żegna, no do zobaczenia, do usłyszenia. Toster, dobranoc panu, życzę, dobranoc tobie. Oliwier, przeczytaj mi ostatni komentarz. Madzia Król, kto lubi, nie lubi poniedziałku. Nadia, dziękuję za wycieczkę, była cudna, jak każda wycieczka z tobą, dobranoc, Raduś, dobranoc. Nadia, dobranoc, dziękuję, Madzia, to do jutra, Radco, do jutra. Nie, proszę, przeczytaj mi komentarz, Oliwier, przeczytałem, pa, Anna Kołowicz, pa, Piotr, Madzia, brawo, Radco, Toster, pa, elo, Weronika Orłowska, OFC, Kociara, nie boisz się wracać do domu? Nie boję. Mitsu, elo, Anna Wejherowo, banda kokosów, hej. Oliwier, bardzo lubię was i po prostu dziękuję za ten live i z całej siły po prostu warsztatu, dobranoc, hej, dam komentarz Radcy, potem Madzia Król, banda kokosów, możesz się do mnie dozwać, banda kokosów, odzywam się, słuchajcie, idę, kończę, bo już jest bardzo późno, wszystkim dziękuję, dobranoc, do jutra, życzę spokojnej nocy, na razie.